Hej kochani, zapraszam Was dziś na ulubieńców miesiąca. Mam tutaj sporo pielęgnacji, jest naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o zapachy, także zaczynamy. I zaczniemy właśnie od tej pielęgnacji, makijażu mam w tym miesiącu jakoś mniej. Fresh and Natural marka, którą pokazywałam Wam już ostatnio na łobuzach, powróciła do sprzedaży, wznowili działalność i wracają w większych pojemnościach. Oczywiście dostaniecie też mniejsze, ale ja wybieram zawsze większe, bo starczają te kosmetyki na dłużej. Mam tutaj półkilowy peeling malinowy, cukrowy, pachnie cudownie. Jest tutaj taka warstwa bardziej olejowa, nie wiem czy widzicie ją, bardziej tłusta warstwa i warstwa cukrowa, którą musimy sobie ręką zmieszać przed użyciem. Minus jest taki, że taki peeling naturalny brudzi nam wannę, ale działa niesamowicie i pozostawia taki piękny malinowy zapach na ciele. Także serdecznie polecam Fresh and Natural, bardzo się cieszę, że wrócili, bo to jest jedna z moich ulubionych takich marek z naturalnymi kosmetykami. Dalej, jeżeli chodzi o zapachy, to w tym miesiącu postawiłam na mgiełki zapachowe, jakoś jeżeli chodzi o perfumy, używałam ich mniej, bo jednak jest lato, jest gorąco, więc stawiam na coś takiego lżejszego, czym mogę się popryskać jakby cała i nie pachnie jakoś strasznie mocno. No dodatkowo lubię takie bardzo słodkie zapachy na lato. I pierwszy zapach, który wybrałam, mgiełka, to jest Sweet on Paris z Bath & Body Works. Jak widzicie, sama końcówka i muszę sobie kupić kolejne opakowanie, bo uwielbiam tę mgiełkę. Jest cudowna, pachnie bardzo słodko, taką watą cukrową, no nic słodszego jakby nie może być, naprawdę zapach waty cukrowej, jeżeli lubicie słodkie zapachy. I druga mgiełka to jest taki prezent, który dostałam od Olfactory na moją imprezę Stylizację 500, bardzo dziękuję i pozdrawiam. I muszę ją sobie kupić w dużej pojemności, bo zakochałam się w tym zapachu i za każdym razem jak się nią psikam, to wszyscy dookoła pytają, z czym ty się psikasz, co tak słodko pachnie. I to jest zapach dosłownie taki malinowy, jeżynowy. Tutaj niby jest napisane, że to jest czerwona śliwka i frezja. Dla mnie to jest właśnie zapach takich czerwonych owoców. Bardzo, bardzo słodki zapach z Victoria's Secret. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Dziękuję Dorota za ten prezent. Na pewno kupię sobie w dużej pojemności, bo pachnie nieziemsko. Dalej, może nie zapachowo, ale jeżeli chodzi o dezodorant, to w tym miesiącu bardzo lubiłam dezodorant Neo z Garniera. I on ma taką dosyć oryginalną, taki dosyć oryginalny aplikator, bo dezodorant nam aplikuje się właśnie przez takie kółko, przez takie O i sobie równomiernie tak leci. Moim zdaniem to nie jest nic istotnego, jeżeli chodzi o aplikator, ale sam dezodorant pachnie przyjemnie i faktycznie tak fajnie chłodzi skórę i sprawia, że dłużej czujemy się świeżo, także naprawdę bardzo polecam. Zapach, który wybrałam, to jest Light Freshness. Dajcie znać, czy miałyście te dezodoranty, u mnie się już kończy. Moja przyjaciółka też używa i też jest zadowolona. Kolejny produkt, który uwielbiam i zaczęłam używać pod koniec miesiąca, to jest Royal Oil z Too Faced. Nie wiem, czy jest dostępny u nas w perfumeriach, oni mi go przesłali ze Stanów. Mam nadzieję, że jest u nas dostępny, bo mam zamiar go kupić ponownie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam, to jest dosłownie produkt, który, on jest w tym kolorze, to jest ten kolor właśnie produktu. Do brązowienia ciała, to jest po prostu takie płynne złoto. Widzicie, jak to wygląda? Taki płynny rozświetlacz. I tutaj mamy miliony, miliony drobinek. Rozprowadzamy go po ciele. Widzicie, jak to wygląda? Naprawdę, jak dosłownie z sesji zdjęciowych. I przybrązawiamy się nim. Pachnie kokosami, tak delikatnie. Jest oleisty, jest taki tłusty, lepki, no bo to jest olejek. Ale efekt, jaki on daje na dekolcie, na ramionach, na nogach. Ja sobie nim smaruję nogi, po prostu, żeby wyglądały tak ładnie. Ujednolica kolor. Zobaczcie, widzicie porównanie? Jak pięknie wygląda skóra. Cudownie po prostu. No, jest trochę tłusty, to muszę przyznać i trzeba go dobrze rozprowadzić, bo ma w sobie ten brązowo-złoty pigment, ale pięknie odbija światło, ujednolica, no moim zdaniem cudowny kosmetyk. Mam nadzieję, że u nas dostępny, mam nadzieję, że jeżeli jeszcze go nie ma, to będzie wprowadzony, nazywa się Royal Oil i jest ekstraktem z mango stanu. Jest to kokosowy olejek brązujący ciało, tak się nazywa. Coś cudownego, naprawdę, no ale tak jak mówiłam, jest dość tłustawy. Kolejny kosmetyk, taki bardziej pielęgnujący, pochodzi z Kielsa, to jest taka marka apteczna, można powiedzieć, wygląda jak taka stara nowojorska apteka i właśnie, no tak to wygląda, po prostu mają taki design, mają bardzo fajne kosmetyki, to są dwie marki, które bardzo lubię, Origins i Kiehl's, z takich podobnych półek cenowych i podobny design. Kiehl's ma bardzo fajny tonik, który mi dobrano na konsultacji i to jest Rare Earth Pore Refining Tonic. I ten tonik ma w sobie glinkę, on teraz, ja go zmieszałam, więc jest taki mleczny, ale kiedy on stoi, ta glinka opada na dno i trzeba po prostu przed użyciem wymieszać, nakładamy na wacik, rozprowadzamy po twarzy, faktycznie ściąga nam skórę, matuje i minimalizuje widoczność porów i ma białą glinkę amazońską w sobie. Naprawdę bardzo dobry produkt, jestem w nim po prostu zakochana.
Teraz dwa produkty do utrwalania makijażu i takie do pryskania w ciągu dnia. Do utrwalania, pokazywałam Wam już na live. Makeup Revolution Pro Fix Amazing Makeup Fixing Spray. Pachnie migdałami, fajnie utrwala makijaż, sprawia, że makijaż się faktycznie trzyma, że nam nie spływa. Podczas tych upałów to jest po prostu niezbędne. Albo kiedy wychodzimy wieczorem na jakąś kolację i chcemy, żeby ten makijaż się trzymał, faktycznie to jest świetne. Używam właśnie po nałożeniu podkładu, po nałożeniu suchych produktów. A drugi produkt, który lubię aplikować nawet w ciągu dnia, działa troszeczkę jak woda micelarna, to jest Clinique Moisture Surge Face Spray. To jest taka nawilżająca mgiełka. Mgiełka do twarzy, która natychmiast nawilża i koi skórę. Aktywna woda ALS-owa powoduje, że skóra staje się wygładzona i delikatna. I właśnie można stosować też na makijaż, więc ja w ciągu dnia się psikam jak suty upały i absolutnie nie ściera nam makijażu, ale właśnie sprawia, że wygląda jeszcze lepiej. No i mamy taką ulgę na skórze, także naprawdę Wam polecam, jeżeli macie problem z suchością skóry. Jeśli chodzi o pielęgnację, wróciłam też do mojej maski z glinką z Sephory. Robiłam Wam jej test na kanale, nie wiem czy pamiętacie taką miniaturkę z szarą maską na twarzy, to właśnie było to. Test maseczki oczyszczającej, z tego co pamiętam. To jest maska z cynkiem i miedzią, matująca i wyciągająca brudy, taka szara. Widzicie, to jest kolejne opakowanie. Formuła nie została zmieniona, zapach ten sam, błotny, uwielbiam ten zapach, po prostu zapach takiej mokrej ziemi. Bardzo dobra, oczyszczająca maska. Nowe opakowanie, nie mogłam jej znaleźć na półce w Sephorze, bo właśnie zmienili opakowanie na białe, wcześniej chyba było czarne albo szare. I tak szukałam, mówię, nie ma tej maski, ale Darek mi ją znalazł i kupiłam na promocji minus 20. Ja mam kartę Sephora, więc dostaję takie informacje o zniżkach i ona normalnie kosztuje chyba 55 zł, więc po prostu 20% taniej mi wyszło. Kolejna rzecz, którą używam prawie codziennie, kiedy nie nakładam zwykłego podkładu, to jest Clinique BB Cream w kolorze medium, Anti Blemish Solution, nakładam go pędzlem. Nie jest tak trwały jak zwykły podkład, ale ma w sobie filtr i chroni przed słońcem i dodatkowo ma bardzo dobry kolor, jeżeli chodzi o opalenizny. Ja mam teraz w miarę opaloną skórę, więc chcę do tego jakby dopasować odcień skóry twarzy. Naprawdę bardzo dobry krem BB, który ma sporo krycia i fajny kolor, także mocno polecam, trzeba go wstrząsnąć przed użyciem. Uważajcie tylko z kolorami, jak będziecie mieć możliwość w sklepie Clinique czy w Sephorze wypróbować kolory, sprawdźcie, czy właśnie macie ten light, medium czy light, bo ten na początku był dla mnie naprawdę za ciemny, dopiero jak się opaliłam jest dobry. No i teraz tylko kilka rzeczy do makijażu. Paleta, którą bardzo ostatnio polubiłam, to jest Natural Matte z Too Faced. Wiem, że może nic takiego szczególnego, bo paleta wygląda tak, czyli naprawdę, no nic szczególnego, ale makijaż wykonany tą paletą jest piękny. Dziś mam akurat inną paletę, dziś mam błyszczące cienie, ale jak robiłam sobie właśnie takie matowe makijaże, to tę paletę używałam, naprawdę ładna paleta, tylko trzeba używać na bazę, bo bez bazy te kolory nie są tak intensywne. Ale lubię te palety z Too Faced i zabieram ją z powrotem w podróż, bo są świetne do podróży. Taka setka jest fajna, ma lusterko, bardzo dobre. Kolejny kosmetyk, który bardzo polubiłam, to jest róż z Maybelline w kolorze Peach Pop 100. I robiłam Wam w tych makijażach dla Maybelline, właśnie w jednym z makijaży użyłam ten i on ma odcień taki dosyć koralowy. Widzicie, jest to róż matowy, nie ma w sobie drobinek, ma lekkie takie nuty pomarańczowe, idealny na lato do opalonej skóry. On pięknie wygląda z bronzerem, jednak trzeba uważać, kiedy używacie bronzera i różu, żeby to się nie gryzło. Ten odcień się absolutnie nie gryzie, świetnie pasuje do bronzera. Mógłby mieć troszeczkę lepsze opakowanie, bo szczerze mówiąc jest takie sobie, ale sam kosmetyk to wynagradza. Pigment jest dobry, kolor jest naprawdę śliczny, taki nietypowy. I dwa kosmetyki do oczu. Moja kredka z Kiko, którą kupiłam chyba na Teneryfie, ale Kiko już możecie dostać spokojnie w Polsce. I to jest edycja wakacyjna. Były różne odcienie właśnie tych kredeczek. To jest cień połączony z kredką, można stosować zamiennie. I z jednej strony, ja mam, powiem Wam jeszcze kolor, mam 02. Z tej strony mam taki kolor bardzo rozświetlający. Widzicie? To jest cień. A z drugiej strony mam kredkę. I kredka ma przepiękny kolor, bo to nie jest brąz, to nie jest czerń, to nie jest szary, ani to nie jest zielony. Coś pomiędzy znowu. Taki nietypowy kolor i to pięknie wygląda też do opalenizny. W ogóle fajna kredka. Lubię te kredki z Kiko, zawsze te edycje wakacyjne jakoś dobrze mi się sprawdzają. Słyszycie to? Czy nie słyszycie? Mecz się skończył. Tak, mecz się skończył, dlatego są te krzyki za oknem. Mimo, że mam okna zamknięte. I ostatnia rzecz, którą Wam polecę, to Made to Stay Highlighter Pen z Catrice, który pokazywałam Wam w moim filmie. Najlepsze tanie rozświetlacze i naprawdę to jest najlepszy tani rozświetlacz. Mam go dziś we wnętrznym kąciku i to on tak pięknie błyszczy. To jest czysta perła. Bardzo mocna. Polecam Wam kupić ten produkt właśnie nawet tylko w wewnętrzne kąciki,
podług brwiowy to może być za dużo, bo on się tak mocno świeci, ale można go też rozetrzeć palcem, na przykład tutaj jako rozświetlacz. Mocno Wam polecam, naprawdę genialny produkt, kosztuje grosze. Kochani, to już tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że ci ulubieńcy Wam przypadli do gustu. Napiszcie mi, czy mieliście któryś z tych produktów, które pokazałam dziś, jak Wam się sprawdziły. No i widzimy się za miesiąc w kolejnych ulubieńcach. Pa, pa!